Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak wybielić zęby w Photoshopie na zdjęciu. Bo to nie zawsze chodzi o to, że model może mieć żółte zęby, bo ma na przykład żółtą kość. Zdarza się tak, znam to z autopsji, znam taką osobę, ale czasami oświetlenie inaczej padnie, nadajemy jakieś efekty specjalne, chcemy jakoś całe zdjęcie, żeby specjalnie wyglądało, by jakiś efekt. Te zęby są za ciemne, szare, jakieś inny kolor na nie wejdzie, etc., etc. Pokażę Wam, jak wybielić zęby w Photoshopie, więc przechodzimy do programu. Ok, jesteśmy w Photoshopie. Dzisiaj Wam pokażę, jak wybielić zęby na przykładzie tego mema. Żółte zęby, nie wybielisz ich szorując dzień przed imprezą. Więc może nie, przed imprezą może nie, ale ok, jesteśmy w Photoshopie. Dzisiaj Wam pokażę, jak wybielić zęby w Photoshopie na przykładzie tego mema. Żółte zęby, nie wybielisz ich szorując przed imprezą. Cześć, dzisiaj, dobra, jesteśmy w Photoshopie. Na przykładzie tego mema Wam pokażę, jak wybielić zęby. Żółte zęby, nie wybielisz ich szorując dzień przed imprezą. Może przed imprezą nie, ale w Photoshopie można to zrobić. Dobrze, mamy takie zdjęcie. I co teraz robimy? Pierwszą rzeczą, którą robimy, wchodzimy tutaj. To jest jakoś dopasowania zakładkę. Tak, dopasowania. Jak macie normalnie zainstalowanego Photoshopa, tak będziecie tu mieli, że macie te dopasowania. Jasność. Czyli wchodzicie sobie w jasność. I to jest metoda moją, którą ja stosuję, ona mi się sprawdza. I teraz jak mamy tutaj już nałożony ten, to robimy taki myk. Przytrzymujemy Alt i taka ikonka nam się pokazuje, jak widzicie, i doczepiamy do tego zdjęcia. Dobrze, mamy doczepione. Ja sobie od razu wybieram tutaj ekran. Warstwę ekran. Coś takiego nam się zrobiło. Wam się teraz pokażę tutaj w rogu kombinacji, jak nazywam TTRIR i I. Wciskam, a nie, momencik. Bo tu mamy, dobra, mamy zaznaczone na tym, literka I. I nam się zdjęło, bo maska nam się zrobiła czarna teraz. Co robimy? Bierzemy teraz sobie pędzel. Zwykły pędzel i mamy na czarno, nie, na biało bierzemy. Oczywiście mam caps locka, wyłączam caps locka. I teraz sobie... mi się piórko załączyło. Dobra. Zmniejszamy, mamy biały kolor. O, i coś takiego sobie ustawiam, zależy do zdjęcia jak to wygląda. I maluję teraz te zęby. Po prostu tutaj maluję. Dokładnie tak zmniejszamy, żeby same zęby pokryć. Dokładnie to robimy tutaj. O. Staramy się dokładnie zrobić, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Pokażę już na miejscu. Dobra. Mniej więcej mamy pokryte te. A tutaj jeszcze. Widzicie? Nie przejmujemy się, jak to jest zrobić tutaj. Na razie wyglądem tego, czy tą maskę mamy dobrze teraz zrobioną, widzicie, dobra. Mamy coś takiego, w praniu to wyjdzie, ja tutaj sobie jeszcze cofnę. Czy jest cała? Jak mamy taką maskę, bierzemy sobie znowu dopasowanie, klikamy sobie teraz barwa nasycenie, też altem i tutaj doczepiamy sobie do tego wszystkiego. I teraz tak, naciskamy alt, przytrzymujemy, klikamy tutaj na tą maskę i przyciągamy, coś takiego robimy, kopiujemy. I teraz zastąpić maskę warstwy, tak, dlatego że skopiowaliśmy tą samą warstwę to pod spodem, czyli ingerować nam będzie tylko w tą część zębów. Dobra,
I teraz tak, po co to zrobiliśmy? Już wam mówię. Wchodzimy sobie tutaj w żółty kolor, żółty. I teraz sobie zjeżdżamy. Ja sobie pozwolę jeszcze tutaj tą dolną wyłączyć na chwilę. I sobie zjeżdżamy. Nie przejmujemy się temu, że to w ten sposób wygląda. Dobrze, ale ja tutaj chyba widzę jeszcze troszeczkę pomarańczy. Widzę, że tu też możemy sobie jasnością robić, ale ja robię to oddzielnie na warstwach, więc tutaj, żeby to, się tym już nie bawić. I zobaczymy, czy tu mamy jeszcze taki kolor oranżowy, czerwony, niebieski, zielony, żółty. Dobrze, tutaj jest czerwony. Dobrze, na razie to zostawiamy, bo sobie dołączymy teraz tutaj tą warstwę. I co robimy? Bawimy się z suwakiem. Przeważnie jest tak, że bierzemy w tą stronę suwak. Ale jak mamy nałożoną warstwę ekran mieszania, to może być tak, że może weźmiemy w ten sposób. Tutaj jasność i kontrast daje nam to, że mamy oddzielnie, że tam mamy kolory, likwidujemy żółć, a tutaj sobie wybielamy zęby. Widzicie, jest to proste, eleganckie. I tutaj, jak widać, to wygląda w ten sposób. Tu jest mem, tu jest to, ale zaraz wam pokażę na przykład, tak, o zobaczcie, na tych mogę wam pokazać tutaj, o, patrzcie, tutaj i tutaj, bo wy już te odcinki widzieliście. Zobaczcie, jak to ładnie wyszło. Możecie nam to u mnie zobaczyć. Dlatego mówię, na normalnych zdjęciach, jak robimy, zupełnie to inaczej wygląda, bo tu jest zrobiony mem, który jest przeze mnie powiększony. Tak, więc sobie zobaczymy jeszcze, zrobimy coś. A nie, dobra. Przechodzimy tutaj. Teraz sobie zrobimy coś takiego, że ja sobie troszeczkę to zmienię tak mniej więcej do oryginalnego tego mema. I zobaczcie, że to też robi różnicę, zupełnie inaczej to wygląda. Prosto, wygodnie, elegancko. I naprawdę, jak zobaczycie na swoich zdjęciach zrobione przy normalnym świetle, normalnym aparatem, to to będzie wyglądało zupełnie lepiej. To na tyle. Zasubskrybuj mój kanał, to jest proste, bo na ekranie końcowym taki okrągły przycisk się pojawi, który naciskasz i subskrypcja gotowa. Łapę też jest łatwo pozostawić pod filmem i napisz mi w komentarzu, co jeszcze byś chciał, jakieś może jeszcze jakieś poradniki z Photoshopa czy z innego programu Adobe. Jak będę potrafił, to coś takiego przygotuję. Na razie, cześć.